Kochani, mam ogromną prośbę. Pomódlcie się, proszę, w intencji naszej córki, mojej córki Marii. Ma 16 lat. Pewien czas temu modliliście się w jej intencji o uzdrowienie. Zaczyna mieć wątpliwości, jeśli chodzi o wiarę. To znaczy, mówi, że nie wierzy w nic. To jest kwestia świeża, bardzo świeża. Staramy się z mężem dawać jej przykład. Zresztą brat jest sumienniejszy, pilnuje życia duchowego, a ona przestała się modlić. I to wiadomo jest, że zły na tym żeruje. Modli się z nami, uczestniczy w sakramentach, ale sama osobiście przestała się modlić. To jest świeża wiadomość dla mnie dzisiaj rano. Więc proszę Was o wsparcie. Wiem, że Jezus jest żywy i obecny w niej. Ma plan dla niej i On najbardziej ją kocha. Niemniej jednak tak szanuje każdego z nas, więc i także moją córkę, że będzie czekał na akt też z jej strony, akt otwarcia serca. Może to być czas przełomowy, bo ma się rozpocząć przygotowanie do bierzmowania, dlatego też zły na pewno szaleje. Bez oceniania kogokolwiek, jej także, bo teraz młodym jest bardzo trudno, doskonale o tym wiecie. Proszę Was, pokornie proszę o modlitwę w jej intencji. Bóg zapłać, kochani.